Proszę Państwa, właśnie wróciłem z ciepłych krajów, to znaczy konkretnie z Urugwaju, gdzie dobiega końca gorące lato, gdzie uczestniczyłem w 16. walnym zebraniu USOPAL, czyli Unii Stowarzyszeń Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej, którego prezesem niezmiennie od lat jest Jan Koblański, zażywający w Polsce reputacji kontrowersyjnej, głównie za sprawą Gazety Wyborczej i środowiska skupionego wokół niej. Oskarżany on jest o antysemityzm, a w ogóle te zebrania USOPAL-u są przedstawiane jako coś w rodzaju sabatu czarownic, więc z tym większym zainteresowaniem tam przyleciałem. Ale po przybyciu na miejsce okazało się, że niczego demonicznego w tym nie ma i że w odróżnieniu od dyplomatów polskich, którzy prawdopodobnie nie mogą się wydobyć spod kurateli zespołu skompletowanego jeszcze przez nieboszczyka profesora Geremka w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, inni dyplomaci się z Janem Koblańskim spotykają, a najczęściej tam widzianym był nuncjusz apostolski. W związku z tym myślę, że te oskarżenia przeciwko Janowi Koblańskiemu, które tutaj środowisko Gazety Wyborczej wysuwa, są podyktowane nie tyle jakimiś stanami faktycznymi, co po prostu poczuciem solidarności rasowej, bo rzeczywiście Jan Koblański tam trochę popsuł interesy panu Sznepfowi i innym tam takim jego kolaborantom. No i w tej sytuacji oczywiście nie mogą mu tego darować i go oskarżają o antysemityzm. USOPAL zrzesza różne organizacje z terenu Ameryki Południowej, ale w zebraniu uczestniczyli również przedstawiciele organizacji z Ameryki Północnej, to znaczy ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady. A takim głównym, najbardziej licznym członkiem USOPAL-u jest brazylijska organizacja Juventus. Rzeczywiście ona liczy ponad 100 tysięcy członków, tak jak mi przynajmniej opowiadano. No i działa ponad 100 lat, więc to jest taka tradycyjna organizacja. Właśnie w związku z tym bardzo charakterystyczna była uwaga i jeden z punktów uchwały końcowej USOPAL-u, że zwracający uwagę na tak zwane polskie organizacje kulturalne, które za pieniądze i to całkiem spore dotacje, jak się okazało, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Senatu są tworzone jako konkurencja dla tych tradycyjnych polskich organizacji. I ja tego stwierdzić na miejscu nie mogłem, ale opowiadano mi, na przykład Polacy z Brazylii, że ci kierujący, przewodniczący tym organizacjom kulturalnym, to są często absolwenci komunizmu z przedwojennej ulicy Gęsiej lub Smoczej, którzy no, potrafią się przystosować do wszystkiego, tak jak filmowy Zelig z filmu Woody Allena, jak jest między murzynami, to mu zaraz czernieje skóra, a jak jest między kobietami w ciąży, to mu rośnie brzuch. No to dlaczego oni nie mogą być kulturtragerami polskimi, prawda, Mickiewicza i tego biednego Słowackiego tam na wyrywki recytować. Więc oczywiście nie robią tego za darmo, tylko pan marszałek Boruszewicz, pan minister Sikorski tam im nieźle sypie groszem. No i po przyjeździe już się dowiedziałem, że pan minister Sikorski ostro oskarcił senatorów w liczbie 4 i posła Kowalskiego, którzy tam uczestniczyli podobnie jak i ja, jako goście na tym zebraniu USOPAL-u, co utwierdziło mnie w przekonaniu, że tak zwana czarna lista, o której tam też była mowa, a której tak solennie wypierał się pan minister Sikorski, rzeczywiście istnieje. Rzeczywiście istnieje i no może to by była przesadna obawa, ale jeśli tak dalej pójdzie, to polskim dyplomatom za granicą będzie się wolno spotykać tylko z jakimiś agentami spod ciemnej gwiazdy.
No bo tylko tacy będą brali pieniądze, oczywiście wykonają wszystko, co tam trzeba, ale z prawdziwą Polonią zagraniczną nie będzie to miało wiele wspólnego. No a po przybyciu do kraju naszego nieszczęśliwego, zaraz się okazało, że rozpoczął się tutaj festiwal światowej sławy historyka Jana Tomasza Grossa.